Witajcie! Dziś ruszamy na północ i mamy do przejechania aż 446 km. Jedziemy z Oslo przez Lillehammer, Lom, starą drogę Stryn-Fjellwaen, a naszym celem jest miasto Stryn. A kogo dziś mamy na pokładzie? Dzisiaj ruszamy w stronę Stryn i Loen. Pierwszy przystanek mamy na moście Nessenbrück, który z nosem nie ma nic wspólnego, bo jest mostem. No i mamy piękny widok na zieloną rzekę. Jesteśmy na cmentarzu w Lom. Jest to bardzo restrykcyjny cmentarz. Nawet zmarli nie mogą palić papierosów, także mają ciężki żywot. Zazwyczaj te kościoły mają taki bardzo specyficzny zapach, ale ten nie. A tam leży Stig. Kościół w Lom z połowy XII wieku jest jednym z największych kościołów typu Stavkirka w Norwegii. Miasto Lom ma około 2000 mieszkańców i jest najwyżej położoną gminą w Norwegii. W okolicy Lom znajduje się 7 najwyższych gór w Norwegii oraz 3 parki narodowe. Jesteśmy w Suk! Stara droga Stryn-Fjellwaen została zbudowana ręcznie w końcu XIX wieku i nadal wydaje się nienaruszona. Zimą jest zamknięta, ale już od końca maja można nią dojechać do letniego ośrodka sportów zimowych w Stryn. Owce, małe owce, duże owce, wszędzie owce. Ten most ma 150 lat, całkiem dobrze się trzyma. Na razie na jednym kole, ale może niedługo nauczy się też jeździć na dwóch. Perfekt! Jednym z naszych celów jest widok na słynną dolinę rzeki Stryn-Elva. Tak to wygląda na pocztówce. Ruszamy zatem na punkt widokowy Skuten. Rzeka Stryn-Elva ma tylko 8 km długości, ale oprócz pięknych zakoli jest rajem dla wędkarzy. Zyskała bowiem status Narodowej Rzeki Łososiowej. A to już widok na Stryn z drugiej strony. Opuszczamy 2500 Stryn i udajemy się do tajemniczej farmy Segestad. Godzinna wędrówka jest bardzo urozmaicona, a opuszczona w 1961 roku górska farma Segestad to żywa historia norweskiego osadnictwa w ekstremalnych warunkach. Tak właśnie wyglądały chyty w starych czasach, tak właśnie wygląda, jak ludzie mieszkali. To jest niesamowite, wszystko jest zostawione tak, jak było w starych czasach. Każdy może tutaj wejść, zobaczyć to wszystko. Można kupić sobie koszulkę, można zrobić sobie kawę, herbatę, zostać może ewentualnie na noc. Niesamowite miejsce, a do tego zobaczcie, jaki widok za oknem.
Po wyczerpującej sobocie, wyspani i wypoczęci, jedziemy 36 km dalej, gdzie czekają nas kolejne atrakcje. Będziemy się wspinać tam na górę, górę Hoven, która ma wysokość 1011 metrów. W drodze na Hoven odwiedzamy urocze osiedle drewnianych domków położonych na polance z fantastycznym widokiem. To Raksetra, czyli cisza, spokój i turyści zaglądający do okien. Gdybym tu przyjechał pisać romantyczną powieść, mogłoby się to zakończyć niezłym kryminałem. Miasteczko Loen słynie nie tylko z kolejki Skylift, która w ciągu 5 minut dociera na szczyt góry Hoven, gdzie możesz zjeść obiad w wykwintnej restauracji lub skorzystać z wielu tras spacerowych, to także znany ośrodek sportów ekstremalnych. Jesteśmy właśnie pod najmniejszym wodospadem w Norwegii, który ma wysokość 35 cm. Na pobliski lodowiec Blixdalbreen nie starczyło nam już czasu, ale po drodze zatrzymaliśmy się na chwilę w pewnym miejscu. Chwila zamieniła się w 90-minutową sesję fotograficzną, ale z tak uroczego miejsca jak Irineset nie da się po prostu od tak wyjechać. Na dziś to już wszystko. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, a niedługo kolejna wycieczka i kolejny film. I pamiętajcie, film nie kończy się na napisach końcowych. Do zobaczenia! Witam ponownie. Nie, jeszcze raz. Jesteście w szoku? Nie, jesteśmy w szoku. Ale to się kręci. Coś poza tym jeszcze powiedzieć? Już. Coś poza tym jeszcze powiedzieć? Na razie pada deszcz, ale mam nadzieję, że się rozpogodzi. Z kapeluszem czy nie? Zaczyłoś? Nie. Zbieramy się w stronę Stroen i Lyn. Nie, czekaj, no, to było Stroen i Lyn, tak to jest raz. Wyżej nawet nie dochodzisz do ekranu głównego. Jeszcze. I came here like a wrecking ball. Trzęsiesz ręką, czekaj. To się śmieje. Żeby zobaczyć tą sławną gondolę albo kolejkę, jak to chce woli.